dokładnie znali nazwiska i adresy i nas aresztowali. W chwili aresztowania miałem 16 lat i 5 miesięcy. Zawieźli nas do Tarnowa i w Tarnowie ulokowali nas we więzieniu. Ja zresztą zostałem tam kilka razy po prostu pobity. Chęć życia, wydaje mi się, potrafi być tak mocna, że nawet te resztki zbierze jeszcze tych sił witalnych, które pozwolą żyć, jeśli ma się po co. To było dawno. Ja już tego nie pamiętam, kiedy to było. Zaczęliśmy się spotykać w Oświęcimiu w gronie byłych więźniów z pierwszego transportu, którym przyświecała idea ustanowienie Narodowego Dnia Pamięci w dniu 14 czerwca, czyli w rocznicę, kiedy oni wraz z innymi więźniami polskimi zostali deportowani do KL Auschwitz. Byli więźniowie z pierwszego transportu, którzy byli równocześnie bohaterami mojego filmu. To byli tak naprawdę moi przyjaciele. Więźniowie, z którymi ja się spotykałam, były to osoby bardzo otwarte, cieszące się życiem i radujące się z tego, że już tak naprawdę nic ich gorszego nie spotka niż to, co przeszli w młodości. Więc wszystko to, co przeżyli, napawało ich radością z tego względu, że przeżyli, bo mogli nie przeżyć. Aresztowali mnie i to zupełnie było tak, wyglądało nie jak się, jak aresztowali, prowadzili, tylko do wyjaśnienia jakiejś sprawy mnie poprosili i przyszedłem. Byli to głównie ludzie młodzi, gimnazjaliści, studenci, żołnierze, którzy starali się po przegranej kampanii wrześniowej przedostać poprzez Węgry do Armii Polskiej. Ja byłem zamknięty w celi z tym drugim swoim kolegą. I to wszystko ci, co szli z granicy. I to byli nie tylko tam z Sądeckiego. To byli z całej Polski, bo wszyscy szli na tą granicę. Nikt nie wiedział, na co my tam siedzimy. Przesłuchali mnie raz tam, żeby wyciągnąć ze mnie wszystkie dane, prawda? Kto ja jestem, co robię, jak żyję i tak dalej. Ulokowano nas grupę około 16 osób celi, no trochę większej niż ten pokój. Może jakieś 6 na 6 metrów.
sienniki wypchane słomą. No i był taki duży kubeł blaszany, w którym to kuble myśmy się wypróżniali. No nic nie było, tylko ściany i koniec. To było wszystko. Dokładnie 13 czerwca po południu wydali nam depozyty i zaprowadzili nas do żydowskiej łaźni. Zebraliśmy się wszyscy na Golasa i tam weszliśmy, bo tam było takie pomieszczenie. To był taki basen, 2x3x3 i strasznie woda biała. Chloru tam było wszystko, każdy musiał się po uszy zamoczyć. Właściwie nie było tam możliwości nawet spania. Myśmy się po prostu na podłodze położyli, drzemaliśmy tak do rana. I rano 728 młodych chłopaków uformowali nas i o świcie koło 5 godziny idziemy na dworzec kolejowy. Ulica pusta, żywego ducha nie ma. Jak tam gdzieś okno było otwarte, to seria z karabinu maszynowego szła w tamto okno. Gdzieś ktoś tam, nie wiadomo, rzucił w naszą stronę wiązankę kwiatów. Ten SS-man, który nas koło tego podeptał te kwiaty. Przy ulicy Krakowskiej spotykam moją matkę, która dostała się w pobliże przemarszu grupy transportowanej. Chciała mi podać coś do zjedzenia. SS-man kolbą odtrącił matkę. Chciałem rzucić się na niego i bronić matki. Tego mi się nie udało. No i pociąg ruszył. Tak jechaliśmy na zachód. Nikt nie wiedział, gdzie jedzie. Ten pociąg żółwim krokiem, krokiem mniejszym od kroku piechura, tędy pchał się po zarcewiałych szynach i pod te magazyny, ponieważ tu jest szereg. Jeden, nie ten pierwszy, bo ten został na magazyn przewidziany, tor koło niego biegnął i poleciał tam dalej. I ten drugi, który widać szczycik od tej strony, budynku, to był budynek, w którym naszą pierwszą kwarantannę założyli. Cośmy byli te 2 tygodnie pierwsze. Jak pociąg stanął, wagony, ale zrało, schnell. Zaczęło się bicie. Mieli w rękach kije. To byli z Niemiec przysłani oprawcy. To byli więźniowie niemieccy, którzy byli w obozie Sachsenhausen i oni byli zwierodniawcy, to byli przeważnie sadyści. Jak w każdej społeczności, nawet mikrospołeczności, których stanowiło owych 30 więźniów, przede wszystkim kryminalistów niemieckich, znajdowali się ludzie różni i niejedno ludzkie istnienie mieli na sumieniu.
wyszedł oficer SOS. Jak się później okazało, był to Lagerführer Karl Fritsch. I on prawił do nas mowę. Nie przyjechaliście do sanatorium, tylko do niemieckiego obozu koncentracyjnego. Tu się żyje najdłużej 3 miesiące. Z tego obozu jest tylko jedno wyjście przez komin. Przez komin krematoryjny. Myśmy nie bardzo jeszcze wiedzieli, co to znaczy wyjście przez komin. Musimy pamiętać o tym, że rozbudowywano bardzo intensywnie krematorium obozowe. Już w czerwcu 1940 roku były gotowe jego plany. Bardzo szybko firma Topf und Söhne z Erfurtu, niemiecka firma specjalizująca się w budowie urządzeń do kremacji zwłok, rozpoczęła montaż pierwszego pieca krematoryjnego, a samo krematorium rozpoczęło funkcjonowanie już w sierpniu 1940 roku, praktycznie rzecz biorąc niecałe 2 miesiące od przybycia pierwszych więźniów. Kwarantanna, na samo wspomnienie o kwarantannie, to dreszcze przechodzą człowieka, ponieważ ona polegała na tak zwanym sporcie. Sport był określony wykonywaniem najróżniejszych biegów, skoków, rolowanie, to znaczy w pozycji leżącej trzeba było rolować albo żabkę uprawiać. Ćwiczenia odbywały się na tym placu i na tym placu stawaliśmy jako 2 odrębne bloki. Dla młodych w dobrej kondycji fizycznej nie sprawiało to trudności, jednak dla ludzi starszych ten sport kończył się tragicznie. Nie było dnia, żeby dziesiątki wykończonych współwięźniów leżało na gruncie sportowym. Tu został pan przeniesiony z Monopolu, tak? Z Monopolu tutajśmy zostali przeniesieni. Było nas około 280 osób, łącznie z tymi chorymi, co byli w szpitalu. A pozostali z pierwszego transportu znajdowali się? Pozostali z pierwszego transportu i wszyscy napływowi, którzy przyszli do tego czasu, zanim na przykład mnie przeniesiono stąd. Zajmowali którą część obozu? Blok 1, 2, 3 zawsze mają tą samą numerację. Między pierwszym a drugim była stara łaźnia. Proszę pana, czy pan sobie przypomina, w jakich komandach pan pracował? Proszę pana, na początku pracowałem jako zwykły robotnik. Ja pędzelkiem machałem, że tak się wyrażę, całymi dniami i byłem z tego bardzo zadowolony, bo nie groziło już mi prażenie słońca, no i nie mokłem na deszczu więcej, a tylko siedząc na schodach malowałem barierę schodową całymi godzinami. I w tym czasie też zauważyłem, że na strych komendant obozu bardzo często wybiegał, tak samo jak i inni SS-mani. Zaciekawiony, gdy ich nie było, zajrzałem i tam SS-mani karali współwięźniów za najmniejsze przewinienia. Mógłby pan powiedzieć, na czym ta kara polegała? O, wiązali w ten czas w tyle ręce łańcuchem albo sznurem i podciągali na belce skazańca, tak że on ledwo dotykał palcami tylko podłogi. Znałem kolegę, który wisiał 2 godziny. On przez kilka miesięcy, tak jak potem się dowiedziałem, nie mógł rękoma w ogóle władać. A musiał chodzić do pracy? A musiał do pracy chodzić i obrywał dużo. Co przemawiało za miejscem, w którym się znajdujemy, czyli za Auschwitz? Po pierwsze, infrastruktura,
Pokoszarowa, która zresztą była wykorzystana jesienią 1939 roku przez Wehrmacht jako tymczasowy obóz jeniecki dla polskich żołnierzy. Po drugie, dobre połączenie komunikacyjne. Te dwa czynniki były decydującymi o tym, iż Auschwitz został założony właśnie tutaj. Niestety nie jesteśmy w stanie stwierdzić, kiedy został wydany oficjalny rozkaz budowy Auschwitz. Wiele wskazuje na to, iż nie istniał żaden rozkaz w formie pisemnej. Najprawdopodobniej Reichsführer Himmler wydał go ustnie w czasie jednej ze swoich konferencji, co nastąpiło na początku kwietnia 1940 roku. Rząd niemiecki wyasygnował kwotę około 2 milionów marek na budowę nowego obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Około 20 kwietnia działa już na tym terenie Urząd Budowlany obozu, który tworzy pierwszy plan przyszłego KL Auschwitz. Co możemy stwierdzić na podstawie tego planu? Przede wszystkim jest to obóz o olbrzymiej powierzchni. Porównując go z istniejącymi wówczas na terenie Rzeszy obozami takimi jak Sachsenhausen lub Dachau, możemy stwierdzić, że powierzchnia około 30 hektarów to prawie trzykrotnie większa powierzchnia od obozów, które wymieniłem wcześniej. Obóz Auschwitz miał być praktycznie od samego początku największym z wszystkich istniejących obozów koncentracyjnych. Natomiast brakowało jednego. Nie istniała żadna koncepcja co do zatrudnienia takiej masy więźniów. Pierwsi więźniowie zajmowali się głównie porządkowaniem tego terenu, przygotowaniem go pod przybycie kolejnych transportów. Nie było co robić, to się cegła przykładało. Nie było co robić, to z kupy jednej na drugą kupę przenosiliśmy placek i to piasek i to w marynarce tutaj. No straszna to była praca, jeśli chodzi o trochę myślącego człowieka. Pamiętajmy o tym, że obóz Auschwitz został założony dla Polaków i to Polacy praktycznie do połowy 1942 roku stanowili większość. Relacje, jakie złożyli po wojnie na temat ich pobytu, szczególnie na temat pierwszych miesięcy istnienia Auschwitz, stanowią niezwykle cenną bazę informacji. Po wojnie, kiedy obóz Auschwitz był poznawany przez pokolenia potomnych, głównie poprzez wspomnienia byłych więźniów, to z automatu nie było mowy o tym pierwszym okresie polskim z ust więźniów żydowskich, którym udało się przetrwać to piekło. Nasza pamięć miała problem, żeby się przebić do szerszej świadomości świata z uwagi na to, że nie byliśmy krajem niepodległym. Byliśmy za żelazną kurtyną. Mogę powiedzieć tak, że ze swojego doświadczenia wiem, że pierwsi więźniowie, pierwszy transport, on w świadomości historyków, pracowników muzeum, ludzi, którzy byli z tą historią związani, nigdy nie zaniknął. Zawsze traktowaliśmy tych ludzi jako naszych bohaterów, jako naszych przyjaciół. Ci ludzie wspierali nas swoją wiedzą na temat obozu, bezcenną, swoją postawą moralną, odniesieniem do historii.
słowie jeszcze chciałem powiedzieć, mianowicie są coroczne spotkania pierwszego transportu byłych więźniów politycznych, które odbywają się i w Tarnowie, i rocznie biorę w tym udział 14 czerwca, gdzie z satysfakcją spotykam tych kolegów, którzy jeszcze żyją. Jest nas coraz mniej, ale to trwa. Józef Stus, więzień z pierwszego transportu do Auschwitz, był inżynierem, architektem i on nadzorował budowy wielu kościołów w Małopolsce. W tym między innymi nadzorował budowę kościoła w Złotej. I tam byli więźniowie, spotykali się na mszy świętej, a następnie po mszy świętej udawali się na poczęstunek do pobliskiej remizy strażackiej. Poczęstunkowi towarzyszył koncert, były tam również toasty, przemówienia i całość przypominała jedno wielkie wesele. Byli więźniowie, ciesząc się tym, że przeżyli, bardzo szybko wyskakiwali na parkiet i tańczyli. Też niejednokrotnie podrywali mnie do tańca. Z perspektywy czasu to był zaszczyt tańczyć z takimi niesamowitymi ludźmi. Skończyłem lat 80, miałem bardzo ciężkie przeżycie. Ja jestem po resekcji żołądka, no i te sprawy, prawda, są też taką konsekwencją obozu oświęcimskiego. Są również pewne nawyki, które wydają się czasem komuś dziwne. Mianowicie objawia się to w jakichś takich machinalnych gestach zostawienia sobie jedzenia, które potrzebne będzie na później. Jak jest kromeczka chleba, to odkryłem ten kawałeczek chleba i ten jeden zostaje na później, żeby go mieć. Bo to samo robiłem w obozie. Podczas realizacji filmu to była taka chwila zatrzymania się, pomyślenia, że to, co oni przeżyli, było naprawdę straszne. I że mimo, że minęło tyle lat, to tkwi w człowieku gdzieś głęboko.